Od początku 1919 roku przez Górny Śląsk przetaczała się fala strajków. Wzburzenie powodował fakt zwalniania Ślązaków z kopalń i hut, aby zatrudniać byłych członków niemieckich bojów. Władze niemieckie wysłały wojsko i policję celem spacyfikowania protestujących. Do największej tragedii doszło w kopalni Mysłowica. 15 sierpnia 1919 roku przed bramą kopalni zgromadziło się około 3000 górników wraz z rodzinami. Zniecierpliwiony tłum wtargnął na teren kopalni i chroniący ją żołnierzy z niemieckiego 64. Pułku Piechoty osadził drogę. Masakrze zradykalizowała nastroje społeczne i przesądziła o podjęciu decyzji o wybuchu powstania. Walki powstańcze w krótkim czasie objęły różne górnośląskie powiaty. Po początkowych sukcesach oddziałów powstańczych niemiecki Grenzschutz sprowadził posiłki. Podczas walk w Mysłowicach powstańcom udało się zdobyć wieżę Bismarka. Sierpnia 1919 roku ze względu na beznadziejną sytuację oddziałów powstańczych Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk. Skrzydłami wojsk sojuszniczych uaktywniły się polskie struktury organizacyjne, którym przewodził m.in. Wojciech Korfanty. Powstańcy opanowali większość strategicznych terenów przemysłowych. Strona niemiecka, widząc brak reakcji Komisji Międzysojuszniczej na interpelacje dotyczące sankcji wobec powstańców, zgodziła się na warunki zawieszenia broni. Drugie powstanie śląskie zakończyło się 25 sierpnia 1920 roku. Zgodnie z postanowieniem Traktatu Wersalskiego, na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt. Nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała Komisja Międzysojusznicza. Na podstawie jego wyników miano zadecydować o przynależności ziem Górnego Śląska do Polski lub Niemiec. Wydrukowano tysiące broszur, plakatów, wizytówek, znaczków, ulotek, kalendarzy. Odnoszono się do kwestii religijnych, regionalnych czy socjalnych, chcąc przy okazji zdyskredytować drugą stronę. W głosowaniu wzięło udział 1 190 637 osób. Za Polską oddano 40,3% głosów, a za Niemcami 59,4%. Po ogłoszeniu niekorzystnych wyników plebiscytu polscy dowódcy wojskowi podjęli decyzję o wybuchu trzeciego powstania. Była to dobrze zaplanowana i zorganizowana akcja zbrojna. Walki objęły większość okręgu przemysłowego, w tym Katowice. Podczas powstania przeprowadzono akcję wysadzenia 9 mostów kolejowych. W ciągu tygodnia powstańcy opanowali cały teren plebiscytowy. Największymi bitwami były m.in. walki o Kędzierzyn i tzw. Czystę Kozielską. Zawieszenie broni nastąpiło 12 czerwca 1921 roku. Ostateczną decyzję o podziale Górnego Śląska podjęła w październiku 1921 roku Rada Ambasadorów Ligi Narodów. 16 lipca podpisano dokument upamiętniający przejęcie części Śląska, tak zwany akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę.
pierwszym wojewodą śląskim został Józef Rymer, który przeciął symboliczny łańcuch na moście granicznym na granicy między Sosnowcem a Szopienicami i w imieniu Ślązaków powitał Wojsko Polskie.